Państwa, dzisiaj wielkie święto. Mówimy o filmie, mówimy o twórczości, mówimy o pasji, mówimy o melodii, mówimy o kluczach wiolinowych, mówimy o rytmie, o takcie, o pięknie. Chcieliśmy Państwa zaprosić serdecznie na film Janusz Bielecki Sekrety w reżyserii Piotra Poraja-Poleskiego, którego to jest 6. film dokumentalny. Piotrze, jak wpadłeś na to, żeby zrobić ten film? Na muzyce kameralnej, symfonicznej, ale muzyce poważnej tak naprawdę wszyscy się wykładają, dlatego że no, albo kompozytor nie żyje, albo jest za granicą. Tutaj miałem kompozytora, który żyje i jest w Polsce. Się dobrze miewa. I kompozytor po roku przekonywań zgodził się. A, było trudno. Tak, więc jedyną nieśmiałą osobą, którą było bardzo ciężko przekonać do tego, żeby wystąpić w ogóle w filmie, to był Janusz Bielecki. Najpierw powiedzieliśmy, że będzie film o muzyce. Absolutnie ma nie być życia prywatnego w tym filmie. Potem jednak, jak już zaczęliśmy pierwsze zdjęcia, no to nie będzie filmu w takim razie, jak nie powiesz nic o sobie. No to wtedy ewentualnie zaczął coś mówić, więc musieliśmy się zamykać w tym gabinecie, w tym przepięknym dworze. No i powolutku, powolutku z niego wyciągałem. J'ai appris que l'homme qui parle, le compositeur, parle de son cœur. Est vrai, il nous explique comment il crée ses œuvres, le processus. Surtout la côté humaine de ces deux personnalités, la dualité de businessman et de compositeur en même temps, ce qui est très exceptionnel, je crois, dans le monde. W 2006 roku był fortepian jako mebel i uważałem, że to się marnuje, żeby stawiać na nim coś. Postanowiłem, że grając na innych instrumentach spróbuję zaaranżować, nadchodziło Boże Narodzenie, kolędy. Jeszcze kręcąc ten film, miałem wiele wątpliwości, czy aby robię dobrze. I tutaj przeważyła sprawa znowu odbiorcy. Tak? Jeżeli ta muzyka jest pozytywnie odbierana, to moim obowiązkiem było pokazanie tej muzyki również w taki sposób, zagrania w filmie. W moim odczuciu film był zrobiony wyjątkowo profesjonalnie, świetnie zmontowany. To była opowieść, która intrygowała widza, nie nużyła, pięknie sfilmowana, czyli jeśli chodzi o film, naprawdę komplementy. To było oczywiście bardzo trudne wyzwanie, jak rozmawiać właśnie z tym mniejszym przygotowaniem, z zawodowymi muzykami, z orkiestrami. To było wydarzenie, kiedy pierwszy raz musiałem zasiąść na próbie z zawodową orkiestrą i musieliśmy rozmawiać. Nie bałeś, że dostaniesz po łapach za na przykład za montowanie muzyki od pana Janusza? Bardzo się bałem, dlatego nie dopuszczaliśmy pana Janusza do stołu montażowego. Miałem większe wątpliwości przystępując w ogóle do filmu, z tego względu, że miałem karkołomne zadanie żyjącego bohatera. Proszę państwa, niestety, znaczy na szczęście mój bohater żyje, dlatego że dotychczas robiłem filmy o ludziach, czy Marku Grechucie, czy Irenie Sendler, czy Latarników z Dublina. O ludziach, którzy tak naprawdę nie żyją i mam mnóstwo archiwów, mogę się poruszać, wybierać, dobierać i tak dalej. Tutaj od pierwszej sekundy do ostatniej wszystko musieliśmy nagrać. I ta muzyka, i ten bohater był dla mnie niezwykle ciężki. No ale teraz mogę zrobić o wszystkich film. Jeśli komponują tak pięknie jak Janusz. Przede wszystkim film jest bardzo piękny. Są piękne zdjęcia, plenerowe zdjęcia, są przepiękne. A przede wszystkim postać pana Bieleckiego. Dokument to jest tego rodzaju ciężka sztuka filmowa, że ona tak naprawdę przetrwa bardzo wiele. I bądźcie państwo łaskawi dla dokumentu, oglądajcie dokumenty. Dokumenty fotografują wasz świat tu i teraz, was, tacy, jacy jesteście.